Panie burmistrzu, Terespol, miasto nad granicą, przy przejściu granicznym, sytuacja specyficzna, ale nie rozmawiajmy dziś o szalejącym koronawirusie w Polsce i na świecie. Porozmawiajmy o tym, co się pozytywnego w mieście Terespol dzieje. A domyślam się, że budżet uchwalony, to co uchwalone należy wykonać. Sporo tych rzeczy w Terespolu zaplanowane. Co obecnie w mieście się dzieje, gdzie i na czym to polega? Budżet miasta Terespol jest uchwalony przez Radę. On jest. Pewnie, że nikt z nas samorządowców, nieważne czy to będzie samorządowiec z zachodu Polski czy ze wschodu Polski, my nie wiemy, co się stanie z budżetem, tak samo jak i przedsiębiorca nie wie, za 2, 3, 4, ileś tam miesięcy czy rok czasu. Ale myślę, że naród polski, samorząd polski rozwija się w sposób niezwykle dynamiczny. Teraz będzie przestój, teraz będzie, podejrzewam, że jakiś czas kryzysu, trudno powiedzieć o jakim, ale myślę, że my jesteśmy społeczeństwem niezwykle mądrym. W tej chwili sposób zarządzania przez rząd akurat mi się bardzo mocno podoba. Poradzimy sobie z tym. Inwestycje jak najbardziej. W tej chwili trwa rewitalizacja obszaru tak zwanej Konowicy. To jest obszar powierzchni około 7 hektarów. Nawet mieliśmy kilka dni temu radę budowy. Na tym etapie i w tym okresie ta inwestycja nie jest zagrożona. Spływają dofinansowania z funduszy unijnych, z Urzędu Marszałkowskiego na projekty unijne. W tej chwili czekamy na ocenę 2 projektów unijnych. Jeden na odnawialne źródła energii dla mieszkańców, etap 3, czyli na instalacje fotowoltaiki, pomp ciepła, kolektorów słonecznych czy kotłów na pelet. Czekamy również na ocenę projektu związanego z konserwacją pomnika upamiętniającego budowę traktu brzeskiego, który zlokalizowany jest przy naszym liceum akademickim. Ogłosiliśmy już przetarg w tej chwili na modernizację i remonty kilku dróg z dofinansowaniem. Mam nadzieję, że podpiszemy w niedługim czasie również to dofinansowanie na drogi z funduszy dróg lokalnych, wojewódzkich. Myślę tutaj o ulicy Piłsudskiego, Kościuszki. Ogłosiliśmy również przetarg na modernizację, remont ulicy Wspólnej fragmentu, czy ulicy Kraszewskiego. W tej chwili szykujemy się na ogłoszenie przetargu na dostawę i zakup kostki chodnikowej i materiałów niezbędnych do modernizacji, przebudowy czy budowy kolejnych chodników w Terespolu, parkingów czy miejsc postojowych. Ja tylko poprosiłbym o uzupełnienie, jeśli można, rewitalizacja Konowicy, mniej więcej kwota. Rewitalizacja Konowicy, w tej chwili odbyły się 2 przetargi. Jeden przetarg na przebudowę i termomodernizację budynku hotelu. To jest kwota około 2 milionów złotych, a drugi przetarg w tej chwili na zagospodarowanie tego całego terenu, tylko około tam, jak dobrze pamiętam, około 7 hektarów, czyli zostały wyczyszczone, pogłębione 2 zbiorniki wodne z rowami do nich doprowadzającymi. Na tym terenie w tej chwili trwają inwestycje związane z budową oświetlenia. Za moment będą ścieżki rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe, droga dojazdowa łącząca na przykład ulicę Masnyka z ulicą Sportową, miejsce tak zwane widowiskowe, podest na przykład na zbiorniku wodnym, skatepark, plac zabaw, siłownie na świeżym powietrzu, nowe ogrodzenie całego stadionu, pełen monitoring, jeżeli chodzi o monitoring, to przetarg na wykonanie monitoringu, jak też przetarg na wyposażenie pełne tego budynku starego hotelu. To oczywiście w tej chwili nie będzie hotel, będzie to służyć dla różnego rodzaju grup społecznych, stowarzyszeń i nie tylko w Terespolu. Czyli te przetargi będą ogłoszone najprawdopodobniej późną jesienią, bądź na przełomie roku 2020-2021. Całość w tej chwili inwestycji, czyli podpisanego kontraktu umowy, opiewa na kwotę około 9 milionów złotych. Z tego dofinansowanie unijne to jest kwota ponad 6 milionów. O tych targach jeszcze nie rozstrzygniętych na tym terenie, o których mówimy, to już będzie kwota niewielka. Myślę, że zdecydowanie poniżej 0,5 miliona, ale oczywiście sam przetarg pokaże.
Panie burmistrzu, bardzo dziękujemy. Postaramy się takie rozmowy przeprowadzać częściej. Życzymy zdrowia panu i mieszkańcom Terespola. Dziękujemy za rozmowę. Dziękuję ślicznie, pozdrawiam serdecznie wszystkich.